Na kończenie potyczki, jednej z wielu potyczek z husyckimi taborami. Zapraszamy serdecznie. Akt drugi husyckiej zawieruchy. Zapraszamy gorąco Państwa, bo potyczka to jedno. A teraz co dalej, co dalej? Co dalej z jeńcami? Akt drugi, proszę Państwa. Proszę, 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 proszę do nas pod scenę. Mamy tutaj jeńców, mamy i zwycięzców! No bracie, tośmy heretyków niezłego kota pogonili! A jak! Ale stawali dzielnie, trzeba przyznać! Osobiście usiekłem czterech, a ja jednego, ale za to na pół żem rozpłatał! No co też powiadacie? A jak mówię, na pół! Szyszak by mu zleciał wcześniej, to i łatwiej było. No nie może być. Jednym cięciem. Ano, jednym cięciem. Od góry do dołu. I się nieborak rozszedł na dwie strony. Jedna czmychnęła do Pragi, a druga do Raciborza. Ale was fantazja ponosi, Bolesławie. Przecie to niepodobna. Ja co niepodobna, niepodobna. Przecie mi się to nie przyśniło. Ale za zwycięstwo trzeba wypić. A już ci. To co? Za zwycięstwo! Za zwycięstwo! Obyś czarny długo w piekle smażył! Na pochybę heretykom! A Henryszek i Władysław gdzież to się podzieli? Przecie to już po harapie. A dożynają pewnie jeńców i tamtych wszystkich, co z pola bitwy pouciekali. Długo im to pewnie zajmie, bo strasznie dużo tam z pola bitwy pouciekało. A my po co jeńców brali? Trzeba było ich wyrżnąć na miejscu. No, tu na zamku się z nimi pobawim. Ludziska uciechę mieć będą, jak im się publicznie głowy w świętym majestacie poucina, a? A może niechaj... Na pochybę! A może niechaj ogień ich strawi jako heretyków? Nie! Smród będzie taki, że szkoda gada. Lepiej im głowy poucinaj. Tatko! No cóż tam, córuchno, znowu, witaj, witaj. A tam słyszała, że bitwa była, żeście heretyków pobili. Ano, pobili! Ale przecież obiecaliście mnie zabrać ze sobą. U mnie miecz i zbroja, jak się patrzy. Daliście słowo, a jak przyszło co do czego, to co? Znać mi nie daliście, tylko samiście. Tatko, ja tak bardzo chciałam już od zeszłej zimy w robieniu mieczem się sposobić, żeby się z heretykami rozprawić. A wy co? Oszukaliście! No, cruch, no jakżebym mógł, no jakżebym śmiał, no. Ja z całego serca chciałem cię wziąć na tę wyprawę, no ale naleźć cię nie mogłem nigdzie, Wacław Szlachetny świadkiem mi. Było, jak powiadacie. No, a tam powiadają, że ty tam na dziedzińcu, córuchno, trzewiczki przymierzasz, korale wybierasz. No, a tu już wsiadanego trąbią, nie było tak? Było, jak powiadacie. No, to się bardzo zafrasował, że ty tam taka zajęta tymi towarami, kupcami, no. A tu już wsiadanego grają, nie było tak, no. Ano. No, to pojechał bez ciebie, córuchno, nie chcąc ci tych sprawunków przerywać. Wybacz ojcu, nie chowaj żalu, no. Przecie tatko sam tych kupców do grodu sprowadził, pierwej ich przepędziwszy. A teraz wykrętów szuka. Ale następnym razem to ja się na Dudka wystrychnąć nie dam. No jakże bym mógł takie wstręty ci czynić, no cruchno, no prawda to? No nie, nigdy, przenigdy. A wy już lepiej bądźcie cicho, tylko pijcie sobie to swoje wino. A to co za ludzie? Jeńcy, których pojmali. I co zamierzacie z nimi zrobić? Gawieć się skrzyknie na dziedziniec i przykładnie się im te łby heretyckie odejmie. Znaczy się urżnie. Tak. Widowisko przednie będzie, no. Zapraszamy panienkę. Tatko rozum postradał. Pytam się, czy rozum tatko postradał? Co? Rzeźnie na zamku zamiaruje urządzić? Cały dziedziniec we krwi ufajdać? Przecie matka tego nie przeżyje. Ledwieśmy zamek do porządku doprowadziła. A tu co? Rzeźnia? Ale to heretyki są.
i trzeba ich z tego świata wydalić. Ku przestrodze i chwale Boże! Na pochybę! Ludzie, przecież takim czynem do tego wroga jeszcze bardziej rozjuszymy. A wtedy niechybnie jeszcze większe sile na nasz zamek najedzie. Pomyśleliście o tym? Co? A jeśli tych oto tutaj przy życiu ostawić w grodzie jako jeńców trzymając, kto wie, może i nawet bez krwi rozlewania w jakie układy z wrogiem wejdziemy. A może wśród nich jaka ważna persona się znajdzie? Dobrze gada panienka. No ale co, mamy tak heretykom płazem puścić? No przecież ich nie puścimy, jedno ich pod strażą trzymać będziemy. A gdyby zamek nasz chcieli oblegać, głowy zakładników, to będzie cenna waluta. Ty, pojmuję. A, nie głupie to, przyznam. Pomyśl lepiej, tatko, o matce, jak ona krwi widoku nie znosi. Niechaj tak będzie! Zabierzcie to ścierwo do lochu! Do lochu z nimi!